ukrywania przez katolicki Kościół i katolickich członków rządu przestępstw seksualnych księży. Na całym świecie umierają na AIDS kapłani homoseksualiści. W niektórych seminariach Ameryki aż 70% kleryków to praktykujący homoseksualiści. Szacuje się, że Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych zapłacił $1 miliard jako pozasądowe ugody, aby nie dopuścić do rozgłaszania przestępstw seksualnych swoich duchownych. Seminarium franciszkańskie w Santa Barbara w Kalifornii zostało niedawno zamknięte z powodu zaangażowania seksualnego jego kapłana. Archidiecezja Milwaukee jest w poważnych kłopotach finansowych w wyniku opłat za pozasądowe ugody w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych swoich księży. Archidiecezja Santa Fe w Nowym Meksyku jest na skraju bankructwa z powodu skierowanych przeciw niej procesów sądowych w sprawach przestępstw seksualnych jej kapłanów. Faktem jest, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowań za błędy popełnione w czasie wykonywania zawodu, ponieważ archidiecezja ta podejmowała próby zatuszowania przestępstw księży. Mam mnóstwo wycinków z gazet i artykułów opisujących niemoralność seksualną katolickiego duchowieństwa i to tylko z ostatnich 2 lat. Nie znaczy to, że katoliccy kapłani i zakonnice są bardziej pożądliwi niż inni ludzie. Być może nawet zaczynali z wyższymi ideami, ale zostało im narzucone niebiblijne jarzmo celibatu, które okazuje się zbyt ciężkie do dźwigania. Kobieta z wizji Jana jest również pijana krwią świętych i świadków Jezusa. Przez wieki nieposłuszeństwo papieżowi było uznawane za herezję i karano je śmiercią. Ignacy von Döllinger, wiodący w XIX wieku katolicki profesor historii Kościoła, wyznał: od roku 1183 Kościół twierdził, że każde odstępstwo od jego nauczania musi być karane śmiercią, i to najokrutniejszą śmiercią w ogniu. W ciągu 1000 lat przed reformacją zamordowano miliony chrześcijan odmawiających posłuszeństwa Rzymowi. Wszyscy słyszeli o krucjatach, które miały na celu odzyskanie Ziemi Świętej, ale niewielu słyszało, że jeszcze większe i liczniejsze krucjaty były toczone w celu wybicia chrześcijan w całej Europie. Tych, którzy na podstawie sumienia posłusznego Bogu i posłuszeństwa Biblii nie chcieli podporządkować się władzy papieża ani przyjąć rzymskich herezji. Na temat tych zabójstw historyk Will Durant pisze: byli oni pewni, że Kościół rzymski jest nierządnicą Babilonem. Taka była opinia reformatorów, co jest wpisane w wyznanie wiary reformacji. I z pewnością nie można dojść do innego wniosku na podstawie wizji Jana. A jednak jest on odrzucany przez część ewangelicznych chrześcijan dążących do ekumenizmu. Papież obiecywał natychmiastowe wejście do nieba tym, którzy zginą walcząc z heretykami. Potrzeba było całego wieku, by dokonać eksterminacji chrześcijan albigensów, którzy kiedyś stanowili większość ludności zamieszkującej południową Francję. Pośród miast wymordowanych przez papieża Innocentego III jest Béziers we Francji, gdzie zabito 60 000 ludzi, razem z kobietami i dziećmi. W powszechnie znanej masakrze w Noc Świętego Bartłomieja w sierpniu 1572 roku zabito 70 000 hugenotów. Innych 200 000 zostało zabitych w ciągu kilku następnych miesięcy. To spowodowało, że 500 000 hugenotów uciekło do krajów protestanckich, szukając schronienia. Zamordowano wszystkich Waldensów, podobnie jak Husytów. Oto fragment listu papieża Marcina V nakazującego królowi polskiemu w roku 1429, a więc 100 lat przed reformacją, dokonać eksterminacji Husytów. Wiedz, że interesy Stolicy Świętej i Twojej korony powodują, że obowiązkiem jest pozbycie się Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ośmielają się głosić zasady równości. Twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, że Chrystus przyszedł na ziemię, by znieść niewolnictwo. Wzywają ludzi do wolności. Dopóki jeszcze jest czas, skieruj swoje siły przeciw nim. Pal, zabijaj, uczyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie może bardziej podobać się Bogu i nie może być bardziej pożyteczne dla sprawy królów niż zgładzenie Husytów. Nie mamy czasu, by wspominać morderstwa i tortury inkwizycji, która przez wieki terroryzowała Europę. Żadne miasto na świecie nie przelało tyle krwi chrześcijan i Żydów, co Rzym. Pogański Rzym przez 3 pierwsze wieki rzucał chrześcijan lwom na pożarcie i zabijał ich w powtarzających się prześladowaniach. Ale to było niczym w porównaniu z prześladowaniem chrześcijan i Żydów przez katolicki Rzym. Historyk Jules Durand pisze wprost: Prześladowania chrześcijan w pierwszych trzech wiekach przez pogański Rzym były czymś łagodnym i humanitarnym w porównaniu z prześladowaniami rzekomych herezji w Europie przez Kościół katolicki. Ta kobieta jest naprawdę pijana krwią świętych i świadków Jezusa i żadne inne miasto nie dorównuje Rzymowi pod tym względem. Fakt, że na bestii siedzi kobieta, również wskazuje na katolicyzm, w którym główną postacią jest kobieta, fałszywa, bezgrzeszna, wszechpotężna, zawsze dziewica Maria, którą stworzył i czci Rzym. Katolicy zaprzeczają, że oddają cześć Marii. Twierdzą, że cześć, którą ją otaczają, jest inna pod względem jakości niż cześć okazywana Bogu i Chrystusowi. Może w teorii, ale nie w praktyce. Na całym świecie znajdują się tysiące olbrzymich sanktuariów maryjnych. W samej Francji jest ich niemal 1000, odwiedzanych co roku przez setki milionów. A jedynie garstka sanktuariów poświęcona jest Chrystusowi, zasadniczo bardzo małych, z niewieloma odwiedzającymi. Pielgrzymujący do sanktuariów maryjnych przychodzą prosić Marię o pomoc. Nowy katechizm Kościoła katolickiego i Sobór Watykański II stwierdzają, od najdawniejszych czasów błogosławiona dziewica była czczona jako Matka Boża, od której obronę uciekają się wierni we wszystkich swoich niebezpieczeństwach i potrzebach. Dlaczego mielibyśmy chronić się pod jej opiekę, skoro sam Bóg chce się nami opiekować? Jeśli katolicka Maria rzeczywiście potrafi ochronić wszystkich katolików od wszystkich niebezpieczeństw i zaspokoić wszystkie ich potrzeby, to musi być przynajmniej tak potężna jak Bóg i oczywiście bardziej współczująca, ponieważ przynajmniej 100 razy więcej modlitw zanoszonych jest do niej, może nawet 1000 razy więcej niż do Boga i Chrystusa razem. To są modlitwy do Marii, nie prośby, by modliła się za nami. To prośby, by zrobiła coś takiego, co zrobić może tylko Bóg. Są to nawet prośby o zbawienie i przebaczenie grzechów, które Chrystus już zdobył i oferuje za darmo, dzięki łasce. W swojej modlitwie do Marii papież Jan Paweł II prosi ją, aby prowadziła, pocieszała, umacniała i chroniła całą ludzkość. Aby to uczynić, musiałaby być wszechmogąca, wszechwiedząca i wszechobecna. Jego modlitwa kończy się słowami: podtrzymuj nas, o Dziewico Maryjo, w naszej drodze wiary i uzyskaj dla nas łaskę wiecznego zbawienia. Chrystus oferuje zbawienie za darmo wszystkim, którzy w Niego wierzą. On powiedział ludzkości: przyjdźcie do mnie. Katolicy są jednak nauczani, że droga do Chrystusa prowadzi przez Jego Matkę, której prośbom On nie może odmówić. Ja poczułbym się urażony, gdyby przyjaciele, których kocham, zamiast przyjść do mnie, prosiliby moją matkę, by uzyskała dla nich moją przychylność. To Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, nie Maria. Czyż On nie udowodnił swojej miłości? On mówi: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ja daję moim owcom życie wieczne i one nigdy nie zginą. Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Katolicy patrzą jednak na Marię. W najczęściej odprawianym nabożeństwie katolickim różańcu nazywa się Marię Matką Miłosierdzia, naszym życiem, naszą słodyczą i naszą nadzieją. Biblia mówi, że Chrystus jest naszym życiem i naszą nadzieją. I z pewnością Bóg okazywał swoje miłosierdzie, zanim narodziła się Maria, więc na pewno nie może być ona Matką Miłosierdzia. Katolicka Maria nie jest Marią z Biblii, lecz kobietą, która jedzie na bestii. Demoniczne objawienia tej Marii, których są tysiące na całym świecie, oferują jej własne plany pokoju. I miliony ludzi wierzą jej zamiast Chrystusowi. Nadchodzi antychryst, by ustanowić swoje ogólnoświatowe królestwo i ogólnoświatową religię wspólnie z kobietą, która jedzie na bestii. Jest to miasto na 7 wzgórzach, nazywane Babilonem, którego kolorami są purpura i szkarłat, które popełniało nierząd z królami ziemi i panowało nad nimi, które ma złoty kielich pełen obrzydliwości w swoim ręku i jest pijane krwią świętych. Kobieta ta będzie odgrywać ważną rolę, dopóki nie nadejdzie Boży Sąd. W tym czasie głos z nieba zawoła: wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, wiersz 5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Ewangelia Jana, rozdział 6, wiersz 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przychodzi, a tego, który do mnie przyjdzie, precz nie odrzucę. Ewangelia Jana, rozdział 7, wiersz 37. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ewangelia Jana, rozdział 14. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. List do Tytusa, rozdział 3. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Dzieje apostolskie, rozdział 16. Co mam uczynić, aby dostąpić zbawienia? Odpowiedzieli mu. Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom.